znika kolejne ciekawe miejsce na przyrodniczej mapie Jaworzna. Była to przez wiele lat atrakcja przyrodnicza, ostoja dzikiej przyrody. Mamy dowody na to, że bywają tutaj bobry, lęgnie się ptactwo. No i oczywiście, jak to zwykle, gdzie więcej wody jest przez dłuższy czas, chronione w Polsce płazy i gady. Ilu gatunków trudno w tym momencie powiedzieć. Zbiorniki te słynęły z tego, że woda pojawiła się tutaj nagle niespodziewanie poprzez jakieś tam zapalnisko górnicze, później była utrzymywana przez dłuższy czas w stanie sztucznym. Po prostu woda była tutaj zawsze dolewana, ponieważ siłami natury poprzez piaszczyste podłoże ściągało ją w kierunku pobliskiej Przemszy. Teraz też ściąga w kierunku pobliskiej Przemszy i nawet jeszcze bardziej, albowiem poziom wody w Przemszy obniżył się w momencie, kiedy wyschły takie rzeki jak Szczoła, Biała w rejonie Bukowna, Olkusza. Zatem, kiedy tutaj woda nie będzie dolewana, czeka nas powstanie tutaj nowej pustyni na mapie przyrodniczej Jaworzna. Trudno w tym momencie powiedzieć jednoznacznie, czy wskazać jedynego winnego, który odpowiada za wyschnięcie tych akwenów. Woda, która trafiała do tych akwenów, pochodziła z odwadniania kopalni Jankanty. Dlaczego tak się nie dzieje, nie wnikamy na obecnym etapie wyjaśnienia sprawy.